dobry w sobotę. My na... Nie wiem, czy ci widać. Nie wiem, czy widać, bo słońce świeci. Laura ze szpadlem, ta Amelka znaczy się. My sprzątamy. Sprzątamy w ogródku. Praca bre. Piękna jest pogoda. Nie wiem, ile jest stopni, ale jestem w samej bluzie. Ale powiem wam, że miejscami jest taki wiaterek. Taki, wiecie, chłodny ten wiaterek jest. Laura to ma kurtkę i w ogóle, ale zjadłam sobie ten szalik, bo mi było gorąco. I czułam, jak mnie gardło boli, więc ubrałam się i jestem cała zgrzana. To też nie jest dobrze. Wiecie, tak spocić się, zaraz nas zawieje. I tak, sprzątamy. Ja sobie grabię. Grabię sobie to, co... Znaczy, grabię sobie trawę i sprzątam zanieczyszczone podwórko po pieskach. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi. Przez całą zimę... Co zrobiły... Nie widać mnie, no? O, widać się. Przez całą zimę zrobiły pieski, co zrobiły, wiadomo co. Bo one nie latają. Czasami je wypuszczamy, wiadomo, chodzimy na spacery. Ale wszystko robią na podwórku. I indyki, jak słyszycie, one tak cały... One cały czas tak, w niebogłosy. Kury chodzą, bo je wypuściliśmy i sobie chodzą, z kotami się bawią. I te indyki zaraz wypuszczę, bo... Dobrze już. I powiem wam, że te indyki cały czas tak jakby się upominały, stoją i ja je wypuszczę. Niech sobie latają z tymi kurami, dopóki ja tutaj sprzątam. Laura, wypuścisz te indyki? Weź otwórz, niech one chodzą sobie. Bo już mnie głowa boli, cały czas gdaczą, cały czas. Jak ktoś... Można się odezwać. Tak, nie możemy. Jak jest cisza i my nic... Weź, bo ona tam nie otworzy. Jak my nic nie mówimy, jeżeli jest cisza, one są cicho. Tylko się odezwiemy do siebie, one już gulgoczą. Pies szaleje z kotem, dom wariatów po prostu. O, i tak. A Paweł jest na polu i wykopuje kabel do światła. Ciągnikiem sobie wykopał, później wam pójdę pokażę. Ciągnikiem sobie wykopał bruzdę, bo tam gdzie było zakopane. I szpadlem podkopuje. Bo on to wszystko sam robi, więc jak sobie robi. Potem będzie wkopywał z drugiej strony płotu i podłączać będziemy do tej skrzynki, co wam kiedyś pokazywałam. Rano był pan elektryk już przy sobocie, ale był. Bo on w sobotę pracuje, wszystko co jak tam podpisał, dokumenty. I za tydzień ma przyjechać powodłaczać. I mamy chyba tydzień, żeby to wszystko sobie samemu zrobić. O, i tyle. I dzwoni mi telefon jak zawsze. Laura ma grabki, łopatkę i sprząta. Ja zgarniam sobie tu... Zgarniam sobie wszystko, sprzątam i wszystko idzie do taczki. A... Nie, ale nie baw się tym, tak. Nie, tak. Trochę takiej starej... No nie mogę nic powiedzieć. Ja nie mogę się w ogóle odezwać. Cały czas gdaczą. Idę do nich, wam pokażę te indyki. I to się na... Nie patrzcie na ten bałagan, bo ja to wszystko będę sprzątać. Wiecie, jak jest po zimie. W końcu jesteśmy na wsi, nie w mieście. Jest i kogut. Dzisiaj gonił Amelkę. Amelka dzisiaj był wypuszczony. Już rano Paweł wypuścił. No chodźcie na spacer, chodźcie. I to są szczęśliwe zwierzęta. Kur... tą kurkę? Kury na wolnym wybiegu. Ale mają raj dzisiaj. W końcu jest... Do mnie mówi coś? W końcu jest weekend, niech sobie chodzą. Cześć kogucie. Co tam powiesz ciekawego nam? Szczęśliwy jesteś? Ale on jest taki wielki, ten kogut. Naprawdę. Dlaczego... Laura się pyta, dlaczego kura zakochała się w kogucie. Nie wiem, bo może jej się podoba. Kogut się podoba? Może jej się podoba, nie wiem. Ona się zachęcała. Mamy zagadkę dla was, widzowie, od Laury, tak? Dlaczego kogut... Nie, dlaczego kurka zakochała się w kogucie? Czekamy na wasze odpowiedzi, tak? Jesteś na wolności. Chodzisz sobie po ogródku. Chyba mnie nie będziesz dziobał i gonił. Głopusie. No, zachowuj się.
Bo ja mam tutaj dwa robala. Gdzie ma robala? Nie, mu tak zwisa. Zobaczcie one, jakie są. Naprawdę, ja muszę mieć pawia. Ja bym tak chciała mieć pawia na podwórku. Zobaczcie, jakby sobie taki paw wchodził, to by super było. Tu jest indyczka. One są malutkie, te indyczki. Te indory to są super. A kto to przyszedł? Białasek. Mówię wam, u nas to jest dom wariatów. Tu mam do ogniska. Mamy tu ognisko na podwórku, w sensie te. No, palenisko. I tu mam takie drzewo z zeszłego roku jeszcze. No i dobra, niech sobie spacerują. Tam jest bałagan, bo tam budujemy kurnik. Miał być zrobiony na zimę, ale nie wyszło. Znaczy nie było czasu skończyć. Może w tym roku się skończy. Chodź Białasek, chodź Białasku. A co tu się dzieje? Gdzie wyjedziecie? Samochód tam sobie Paweł sprzątał. Miał zamiar sprzątać, ale... I tak zostawił go wietrze, sobie drzwi pootwierał. I najlepsza zabawa. Kotów i Laury. Tak, Laura? On chwilę poje. Chodź, Wszystkie te koty w tym samochodzie siedziały. I nawet Sonia siedziała w środku. Tak, Sonia? Też siedziałaś w środku? Tak? Ojejko. Jezu, cały czas tak. Wypuściła mnie, one i tak. No, tylko się odezwę. Cały czas. Idę. O, uciekł. A co ty zrobiłaś? W bagażniku sobie tutaj namiot? Czy plażę? Czy co ty zrobiłaś tutaj? Sobie na taki kącik. Kącik. I kot siedział, ale uciekł. Bój się go. Myślałam, że się rzuci. Sonia! Chodź tutaj, Sonia! Chodź. Chodź tutaj, Sonia. Widzieliście kota? A to wszystko, ta siatka, to nam wszystko się porwało, tych wiatrów. Wiatry wszystko wyrwały, ale to będzie nowe ogrodzenie. Już mamy siatkę kupioną, przęsła takiej. Będziemy robić tutaj porządek. O, jest kot. Zobaczcie. Tutaj idę bliżej. Gdzie mam? Do kurnika. Gdzie polować będzie? O. Który to przyszedł? Kłębuszek? Kłębuszek chyba. Kłębuszek przyszedł. Kłębuszek by nie przyszedł. Oczywiście Sonia pierwsza. Gdzie ty przyszedłeś? Szarasek! Gdzie ty przyszedłeś? Ale on, wiecie, on zagonił te kury tutaj do... On tak chodził koło tych kur i je zagonił tutaj do środka. Do zagrody. Sonia! Sonia! Sonia sobie posmakowała sobie Sonia nieco. O, Sonia, jesteś obrzydliwa, wiesz? Naprawdę. Aż buziaka ci daje. A tak, na pewno. Trzeba jej umyć zęby. Gdzie ty poszedłeś? Kłębuszku. A gdzie jest Szarasek? A tam jest. Czekaj.
Na drzewo. Kot z kurami, no tego jeszcze nie grali, no. Nie widać go. O, przyszedł kłębuszek. Ale mają atrakcję koty. No nie, wiecie co? Widzieliście? Jaka atrakcja? Jezu. Wszyscy są w szoku. Co to rudego chodzi? I poluje na nich. Kuna. Kuna. Tak? O, jest następny. Ale atrakcje macie. O Jezu, Boże. Ale te jak się indyki ten odgłosek je dają. No, taki, tak, takie dziwne odgłosy oddają tak od siebie tam ze środka. Takie... Jak pióra nastraszają. No, tak, ale takie dziwne odgłosy dają, wiecie, takie... O, nie wiem, czy to było słychać. Akrobata. Nie tylko się odezwę, one od razu... A, kłębuszku śliczny. Nie mogę nic powiedzieć. Nie, to jest ten, Boże, mi się koty mylą. Szarasek. O, słyszeliście tego indyka? On taki dziwny odgłos oddaje. Szarasku, no pięknie tam wyglądasz. Tutaj jest jeden kot, a tam jest drugi. Bliżej, a powiem wam, że teraz wam pokażę. Tutaj stoi za mną Amelka i ona pilnuje koguta, żeby on mi na plec nie skoczył, bo ja się go boję. No dzisiaj się na mnie rzuci. No mówiłam właśnie, że Amelka dzisiaj tutaj Paweł ich rano wypuścił i kogut Amelkę pogonił i ona stoi, o, ma patyki. Cześć, cześć. Ma patyki i, bo ja nagrywam koty, to żeby ten kogut się nie rzucił. Ten szarasku! Jak ty się zachowujesz? Ja się boję, że ten kogut mnie, wiecie, zaatakuje. I ona mnie asekuruje tutaj. Przecież on jest niemożliwy. Ja siebie też asekuruję. Z patykami, żeby go odgonić w razie co. Dobrze, no tak. Oj, dobra, dobra. Dobrze, wszystko rozumiem. Mam sobie puść już? Tak? O, słyszeliście? Nie wiem, czy one są złe, czy co? Tak dziwne odgłosy dają. Kuro. Kuro? Melka jajko przyniosła. Jedz, jedz. Ja ci nie zjem. Nie krępuj. Nie krępuj się. Kłębuszek! Kłębuszku! Ojej! Gdzie ty przyszedłeś tu w goście? Gdzie ty jesteś? Ten w kurniku siedzi. Kto? No. Dom wariatów, no. Ale kogut się kotów boi, wam powiem. Nie jest taki cwany i taki mądry jak do mnie. O, tam na palecie kot. O, już widziałaś, jak startował? Nie. Już szedł do mnie, mnie zaatakować. Ja nie wiem, co on ma. Czekaj, nie. No tak, idź sobie, idź pochodź. Gdzie ty jesteś?
Gdzie ty przyszedłeś, co? O Jezu! Gdzie ty przyszedłeś? Szarasek? Melka, asekuruj mi tego koguta, bo on się rzuci na mnie. Za mną jest. On już zdenerwowany jest. Dobra, idziemy, bo się zdenerwowałeś. Już i wychodzimy. Nie denerwuj się. Szarasek? Szarasku, gdzie ty jesteś? Co to chodzi tutaj na dwóch łapach? Szarasek? Szarasek? Szarasku! A co tu ty robisz? Co ty? Białasku, będziesz brudny cały. Miałam takie doniczki, takie trzypiętrowe na truskawki zwisające i tutaj wzięłam sobie, wysypałam tą ziemię i one się tarzają w tym piachu tutaj. O, klapek! Sonia, klapka przyniosłaś, to ty przyniosłaś, ja wiem o tym. Ja wiem, że to ty przyniosłaś. Szarasku? Nie, to jest białasek. Boże, mi się koty mylą. Białasek. One są takie same wszystkie. Nieprawda. No nie, no ale... Nie są wszystkie takie. O, ale ci on dobrze. Się drapie chyba tym. Ale fajnie na dworzu jest, co? Super. Białasek. No i potem wszystkie do domu i do łóżka pójdą, więc będzie trzeba je, nie wiem, umyć, znaczy przetrzeć się czymś, nie wiem. Może się otrzepią, zobaczymy. Łapy będzie trzeba im umyć, no bo chodziły po tym kurniku tam, no to wiecie. No ta przyszła. Sonia, zostań. Co ty robisz? Co ty robisz? Ja chcę być na pierwszym planie. Sonia! Sonia! Co ty widzieliście to? Sonia! O, ej! Sonia. Ej! Nie wolno! No ślicznie się prezentujesz. O, tam indyki. Oj, mój śliczny kuchony. Dobra, starczy tych kotów i tych indyków, bo was zanudzę. Idę wam pokazać tą szklarnię, bo wam obiecałam. Nie wiem, czy mnie widać. Ja nic nie widzę. Takie słońce. Pokażę wam tą szklarnię. O. Szklarnia tak się prezentuje, widzicie? Tu mi się podarło w zeszłym roku i ja tą rurkę zszywałam naokoło. Z tej strony i z tamtej też zszywałam. Bo tak jakoś tutaj się porwało. Nie wiem, jak to się stało, że to się porwało wtedy. Więc same straty. Teraz to wygląda tak. I zobaczcie, ona jest taka długa. Ja się zaraz zapytam Pawła dokładnie, ile ona ma. No ale widzicie, jak to wygląda. Połowę jest, połowę nie ma. Sonia. Tutaj mam truskawki. Wszystko jest, wszystko wiecie, wiadomo, zarosło. Tam miałam jeszcze, poziomki są. I to wszystko chcę w tym roku. Ja nic nie widzę, co nagrywam, bo straszne słońce. Może stanę w tą stronę. O, tak lepiej. To wszystko chcę wykopać, te truskawki. I Paweł, żeby mi takie redliny zrobił, takie górki, takie coś jak tutaj, takie górki, bo to jest na równej powierzchni, a ja chcę takie górki, kupię agrowłókninę i wszystko posadzę jeszcze raz na tej agrowłókninie. A tutaj na tych miałam ogórki posadzone. No i idziemy do środka. A tu miałam jeszcze fasolkę czerwoną, żółtą i tam miałam jeszcze, co ja jeszcze miałam, już nie pamiętam, fasolkę? Paprykę. Papryka to w szklarni było, ale tutaj co ja sadziłam jeszcze? Ogórki, fasolkę. Poziomki, truskawki. Tak, to mówiłam. Dynie, kabaczki. O, kabaczki, dynie właśnie. I jeszcze miałam te... Cukinie, ale takie te... Co to było takie te? Arbuzy. Arbuzy to tak, to miałam na polu, ale na polu nie rosły. W szklarni lepiej. Ale jeszcze miałam te, jak one się nazywają? Pamiętam, jak to się nazywa. Kalarepę miałam. Też mi fajnie rosła kalarepa. I rzodkiewkę jeszcze miałam na polu, też fajnie rosła. I rzodkiewkę miałam w tym roku, w zeszłym roku. Miałam, wiecie co, jaką? Czarną i żółtą. I fajna była, ale trochę potem mi przerósł ten pesz i ona była taka dziurkowata. Ale ciekawy smak tych rzodkiewek, bo tak pierwszy... Widzicie? Tu jest wyrwana folia. Tu jest na drzwiach. Możesz wejść. I tu jest wyrwana na drzwiach folia też. O, widzicie?
Tu jest wszystko wyrwane. To ten wiatr wszystko powyrywał, bo to było sklejane na żelazkiem na taką taśmę. Ja to wszystko sklejałam. Boże, jak to się nazywa? Poczekajcie, bo się już zawiesiłam. No, taka papier taki do pieczenia i to się zgrzewało tak żelazkiem na ciepło. Tutaj wszędzie miałam koktajlowe pomidory i to jeszcze mam, zostały mi suche te. To wszystko muszę wyczyścić. To wszystko jest opryskane, ale opryskane jest jakimś tam Paweł opryskał ekologicznym czymś tam, nie wiem czym dokładnie. Ale nie tam żadnym tam chemicznym, tylko czymś tam, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. I teraz by trzeba było to wszystko tą grebogryzałką, tak jak wam mówiłam, przeorać, wyczyścić, wygrabić. No jest roboty. Tu miałam taki sobie stelaż, zrobiłam. I tutaj, o Jezu, gardło mnie boli już. Tu były ogórki. Rosły średnio, na polu rosły lepiej. Tu miałam rzodkiewkę. Widzicie, mam takie grządki z drzewa. Nie wiem, czy to widać. Jak tu wieje, takie z drzewa, z desek zbite. I tu miałam rzodkiewki. Z rzodkiewek zostało takie coś, patrzcie. Takie coś zostało z rzodkiewek. I tam są pestki. Ja jestem ciekawa, czy ja bym to przesiała, wysiała, czy mi rzodkiewka wyrosła. Nie wiem. A mogę zasiać? O, widzicie? To jakby nasiona były, to z zeszłego roku. Nie wiem, czy to widać, bo... O, widzicie? Nie wiem, dajcie znać. Może ktoś się z was zna. Bardzo dużo tego jest, bo to potem przekwitło. Ja tego nie wykopywałam, nie robiłam porządku tutaj na jesieni, bo szczerze wam powiem, nie chciało mi się, bo było zimno. Tu miałam koperek, pietruszkę, natkę. Wszystko tutaj, nic nie rosło, słabo. Same badyle porosły. A tutaj miałam wszędzie pomidory. Sznurki wiszą. Były podwieszane. Z zeszłego roku, jak wejdziecie na film, to tam na filmie będzie. Będą pomidory, bo ja pokazywałam. To były takie moje początki nagrywania. I tam są te pomidory. Wszystko popodwieszane i widzicie, i tutaj się kończy, bo to wszystko się porwało. O tym wam mówiłam. Taki Mauser mi Paweł kupił. Takie coś. I tutaj już mamy pompę, jest wyjęta na zimę. Wkładałam sobie pompę, taką... nie wiem jaka to pompa, no taka jakaś zwykłą pompę kupił, małą. Szlaufem sobie podlewałam to wszystko. Tam jest kontakt, gniazdko podłączałam sobie i szlaufem wszystko podlewałam. O, zobaczcie tutaj, ile tej folii leży. Widzicie? Wszystko to, co się porwało, to leży tu. A tutaj to się tak prezentuje. O. No wszystko zdewastowane przez ten wiatr. Tu od tyłu. A tutaj jeszcze miałam te. Tutaj akurat rosły. Papryka rosła. No to tak to wygląda, moi drodzy. I właśnie myślałam, żeby... Myślałam właśnie, zaraz wam pokażę, żeby tą folię, co leży tutaj, rozłożyć i zobaczyć, czy ona się do czegokolwiek nadaje. I tak jak jest tutaj, to się kończy. Tutaj to nie, bo tu już jest podarte. Ale tak o tutaj gdzieś. Po prostu to zamknąć tutaj, całość zamknąć. I tam ten kawałek, połowę tej szklarni, to naprawdę by mi starczył, żeby cokolwiek sobie sadzić. Zrobić tu porządek, posprzątać i sadzić. Jeszcze wam pokażę, bo w zeszłym roku była taka burza. No, spora burza była. I ta folia mi pękła w pół. Tak jak tu widzicie, o tu. O, po prostu tak naokoło pękła. Ja miałam taki spory kawałek i tutaj, o widzicie, to jest stary kawałek. I ja to wszystko zszywałam tutaj, o widzicie, tu, od tego słupka do tego. Takim grubym sznurkiem. Tym, co miałam po prostu, jakimiś odpadami, posztukowałam to. I tutaj taki wąski szypasek. Po prostu, że wyleciał mi telefon z ręki, słuchajcie. Więc sztukowałam sobie to, żeby po prostu, wiecie, no nie było dziury, żeby dalej to nie poszło. I tyle pracy w to włożyłam, w te sztukowanie. Och, no co zrobić?
Nie pokaże się, wstydzi się. Pomachałby chociaż, ale mnie nie usłyszy. Nie. Wstydzi się. Gdy wam pokażę te... Pokażę wam, co tam zrobił. Za płot pójdę z tyłu. O, widzicie. Sama dewastacja. No. Tak to wygląda, same szkody. Dobra, pójdę wam pokażę ten. O. Tu jest nasz płot i tu mamy, widzicie, kabel. Tak zwany ten prowizoryczny do budowy. I on się ciągnie przez całe te pole. Nie wiem, aż tam do samego końca, tam jest słup. I to się aż do tamtąd wszystko ciągnie. No i on się tam ciągnie, jak tam jest słup na samym końcu widać. Nie wiem, ile to jest. I Paweł tutaj, o, jak widzicie, przeorał. Jeszcze była taka folia, żeby było wiadomo, gdzie ten kabel jest. I trochę już jest zrobione. Przeorane i szpadlem resztę podkopuje. Nie wiem, połowę może zrobił, nawet chyba nie, nie wiem. I to będzie trzeba wszystko wyjąć i podłączyć z drugiej strony. Więc tak jak widzicie, jest pracy, ale już ważne, że mamy ten, będziemy mieli ten stały prąd i nie będziemy musieli płacić tej prowizorki takiej. Bo tam, gdzie były te ozeski, to ja zasadziłam. Zasadziłaś rzodkiewkę? Dobra, super, no to będzie rzodkiewka. Bo to chyba są nasiona takie z rzodkiewek, ja nie wiem, szczerze wam powiem, skąd to się wzięło. Dobra, a teraz Paweł już przyjechał do domu. Idę, odgrzeję zupę, zrobiłam szczawiową, jajku gotowałam. I zjemy sobie obiad teraz. A potem się zobaczy, bo jest godzina już po 14 chyba, jakoś nie wiem nawet, która jest. Ale jest fajnie, ciepło jest na morzu. O, i tutaj przed domem, tutaj będziemy wszystko musieli przekopać, sznurek. I rozciągnął nitkę, ale nie widać na tamtej skrzynki. Będzie trzeba to wszystko przekopać, przeorać. Chyba tutaj koparkę będzie trzeba wziąć małą, nie wiem w sumie jak to ma być. Bo to tutaj musi być głęboko, bo my tutaj mamy swoje pole. No i tutaj siejemy, naokoło poszłam i tutaj siejemy sobie, mamy swoje pole tutaj i to musi być dosyć głęboko, żeby nie było wyorane ten kabel. No i tam do tamtej skrzynki i do domu nam podłączy tak zwany ten stały prąd już. No i chyba tydzień mamy na to, żeby to zrobić jakoś tak, w sumie nawet nie pytałam się. Co taka zmęczona? No bo ja tam szukam naokoło. A ja naokoło poszłam, z tej strony, a wróciłam z drugiej. Idziemy na zupę teraz. Zachód słońca już powoli. W sensie jeszcze nie ma zachodu, bo jest 17. Za 15 jest. Za 15, 17. Ja już zjedliśmy obiad, ja już sobie kawę wypiłam. Jeszcze wyszłam na chwilę, ale już idę do domu, bo chłodno się robi, powiem wam. Idę, zobaczę, bo nie wiem ile tego vloga jest, ale wydaje mi się, że jest dużo. Zobaczcie, nad lasem ładne, jeszcze słoneczko świeci. Z wami się już żegnam dzisiaj, bo nie wiem naprawdę ile tego vloga zmontowałam, żeby nie było za długie. Dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia do następnego vloga. A w ogóle to jutro jest niedziela. Nie wiem, czy będę cokolwiek jutro nagrywać, bo nie wiem, co będziemy robić. Szczerze wam powiem. Jak się nic nie będzie działo, to oczywiście będę buszowała jutro w ogródku. Dalej sobie coś tam porobię. No to chyba już nie będę tego nagrywać, bo to może być trochę nudne. Zgrabienie. Jak się nic nie będzie działo, Bruno stoi przed bramą, bo ktoś jedzie sobie rowerem nad lasem. I on się denerwuje. Więc nie wiem, czy jutro, nie wiem, czy w poniedziałek będzie vlog, bo nie wiem, czy jutro w niedzielę będę nagrywać. To wam właśnie chciałam powiedzieć. Dobra, to więc do zobaczenia, do następnego vloga. Pozdrawiam was serdecznie. Buziaczki, pa!